do prędkości dozwolonej. Popatrzmy, mamy 60, bo będziemy wykonywać hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Rozpędzamy się, rozpędzamy się. Do 60, rozpędzamy się. I na wysokości znaku ostrzegawczego zatrzymujemy się. Patrzymy, co się dzieje za nami, hamujemy. Dokładnie. Sprzęgło i zatrzymanie. Mogło być bliżej prawej krawędzi, troszeczkę za daleko. Kierunku nie użyliśmy, kierunkowskazu nie użyliśmy, dlatego że nie zmienialiśmy pasa ruchu. Powinno być troszeczkę bliżej. I teraz jak możliwe kontynuujemy jazdę, czyli jesteśmy włączającym do ruchu, upewniamy się o możliwości włączenia się do ruchu i jedziemy. Tak wygląda zadanie hamowanie do zatrzymania. Czego ma nas nauczyć? Przede wszystkim kontroli tego, co się dzieje za nami w trakcie zatrzymywania.